Siema, tu płaskie kolarstwo górskie. Dzisiaj sobie pokażę wam, jak to jest rozwiązane w holenderskim kraju. Taki przejazd przez miasto 100 tysięczne, już taki jeden odcinek był. Rogatki miasta. Jeżdżamy do miasta. A to super, czas start. Cieszę się, na samym początku, jak miałem tam 3 subskrybentów, teraz mam 400, więc z tej okazji. Zrobię to jeszcze raz, pokażę Wam jak sprawna jest holenderska komunikacja rowerowa Jak wiemy w Polsce też masę rzeczy się pozmieniało w ostatnim czasie Tych ścieżek rowerowych dochodzi, jest ich coraz więcej Ale na tym przykładzie, żebyście mieli porównanie, ktoś był albo nie był Standardowe miasto ono, Ładnie podjeżdżamy na czujnik, sam się włączył, widzimy ile będziemy czekali Rogatki do rogatki miasta to nie jest gdzieś tam centrum i dużo pola i się kończą rogatki i nic nie ma. I później gdzieś, gdzieś. Tam się kończą rogatki miasta, ale tutaj się to tak jakby rogatki miasta wyznacza, wyznaczają centrum. I na tym się dzisiaj skupimy. Na przejazd, jak... jak w ile czasie? W jakim czasie można przejechać przez się Siema, To płaskie kolarstwo górskie. Dzisiaj sobie. Pokażę wam, jak to jest rozwiązane w holenderskim kraju. Taki przejazd przez miasto 100 tysięczne, już taki jeden odcinek był, i miasto to mierzymy czas i próbujemy je przejechać. Może nie na czas, bo trzeba zachować warianty bezpieczeństwa, jak i jechać zgodnie z przepisami, jakie czerwone światła i tak dalej, ale na czas. <laughs> ale nie na maksa, ale na czas. Tu taką ciekawostkę wam powiem. Po prawej stronie jest Media Park, czyli. Wszystkie stacje, to nie jest tak, że w, jak w Polsce, że wszystkie lokacje, wszystkie firmy się muszą mieścić w Warszawie, bo inaczej nie istnieją. Tutaj jest bardziej to po całym, po całym kraju, jakby porozrzucane. I między innymi po prawej mamy centrum medialne w Holandii, więc każda telewizja państwowa, nie tylko państwowa. Stąd nadaje. Tu też kręcą mam talent, wszystkie talent show, wiadomości i wiele, wiele innych. Więc po prawej stronie jest całe centrum cała ta dzielnica się nazywa Media Park i tam po prostu no kręcą kręcą filmy kręcą telewizyjne show i wszystkie tego typu rzeczy z tym związane jak wiemy najszybszy przejazd zawsze jest tory nie Tor, to, tory tory to tory kolejowe zawsze chodzą jakby wzdłuż, przecinają miasto, więc najszybciej się podróżuje pomiędzy, wzdłuż torów kolejowych, co ja teraz na przykład czynię. Tutaj jest akurat ścieżka rowerowa, która idzie, idzie w dwie strony. Tutaj jest stacja pociągów, no, troszkę, troszkę tłumu, troszkę ludu. Jest akurat, jest akurat taki tydzień luźniejszy, tydzień wolniejszy. Dzieci mają ferie, więc tego ruchu na ulicy też nie ma aż tak bardzo dużo. <laughs> Jak to w standardowych dniach Takich normalnych. normalnych bywa. No i z wzdłuż. Oczywiście wyprzedzamy, czasami można na trzeciego, czasami nie, ale trzeba uważać, bo czasami można się nie nadziać. Mam też jeden taki odcinek. Tu może zrobię wklejkę. Ja jak mało nie, z... <laughs> nie ścignąłem ludzi na czołówkę, bo wyprzedzałem i na ciągłej, i na ten. Także na to też trzeba zwracać po prostu uwagę. No i jak wiadomo, jak chcemy przejechać miasto na drugą stronę, to musimy się dostać na drugi koniec torów. I tu jest taki jeden moment, że możemy się dostać przez tory, ale slabany się zamykają, więc jedziemy prosto, auta się zatrzymały. Co prawda teraz wam cofnę jeden do drugiego nie najechał, <grytanie> więc tutaj ciśniemy, ciśniemy w takim razie, jak tu są rogatki zamknięte, bo tam ta droga jest trochę krótsza, więc przejedziemy sobie tunelem, tunelem pod dworcem. Już ten właśnie odcinek był pokazujący ten tunel. No jak wiadomo, tutaj jest też dużo rowerzystów, dużo, jak jest stacja, to jest masa parkingów na rowerów, bo ludzie dojeżdżają rowerami. Tutaj nawet do dzisiaj do tego nie przywykłem, że tu nawet gdzieś jest, gdzie jest 5 minut na piechotę się bierze rower. Tak więc tych rowerów jest tutaj masa. Część wiatr przewraca, część leży na chodnikach i na płotach, i wszędzie gdzie się da są po prostu. Rowery, Kilka zakrętów, tu też trzeba patrzeć. Przeważnie patrzę na linie, jak możecie zobaczyć, na liniach poziomych, na znakach poziomych. Patrzę, którym, kto rower w jakiej stronie, z jakiej strony ma pierwszeństwo, i to jest też ważne. Tutaj wiadomo, ludzie chodzą jak chcą. Babka z dzieckiem, ona miała, możemy zobaczyć linie poziome, miała, miała mi ustąpić pierwszeństwo, ale nie ustąpiła tunel. Tu też trzeba uważać, bo za tym tunelem ludzie przychodzą na niego jak chcą. Jak się jedzie rowerem miejskim, tam 25 na godzinę, to nie ma tego, ale jak się szosą ciśnie ze 4 dychy, to już trzeba uważać. Ten GPS mi za bardzo. To jest na GPS-ie, więc to za bardzo mi nie zbiera, bo wiadomo, tunele i tutaj te, na te skrzyżowanie jest masę wypadków, bo tutaj nie zwracają uwagi. Troszkę kostki to jest jedyny fragment, gdzie nie mamy ścieżki rowerowej. Akurat taką trasę wybrałem. Można też wybrać inną, która po prostu podróżuje na ścieżce. Jak jest taka trelinka to wiadomo ograniczenie do 30 na godzinę i zasada prawej ręki, prawej ręki obowiązuje. Tutaj mnie auta przyblokowały. O, chciałem je wyprzedzić, jak wiadomo, standardowo, ale widzę, że tam y, ojciec z dzieckiem na rowerze i sobie jedzie, kulturalnie, więc nie będę się pchał po polskiemu, po polskiemu na trzeciego. Y, rodzice zawsze jedzą jakby szerzej jadą, nie? Jakby chronić dziecko, no to jest jakby standardowo i tak to wygląda tutaj. No, nikt nie trąbi za bardzo. To nie aż taki dziki zachód, jakby się mogło wydawać No i tutaj jest fajny motyw, bo auto stoi na środku krzyżowania Ktoś to zostawił, wypiernicze piernicze, ja jadę sobie i narań Także to jest taki, czasami taki Meksyk, jak to się mówi, taki Meksyk można spotkać Bo ostatnimi czasy masę ludzi dojechało, przyjechało tutaj i w ogóle nie no, I prawo jazdy mają ze swoich, swoich Docelowych jakby krajów. Tutaj się trzeba dostać na drugą stronę. Jak są takie ruchliwe, ten, to przeważnie mamy jakąś tam wysepkę, nie? Więc nie jest tak, że musimy całość przejechać za jednym razem. Możemy się wesprzeć na tej wysepce, przejechać na drugą stronę. No i teraz ciśniemy. Tutaj jest korek. Zawsze jest korek. No i też już trzeba uważać, nie? Bo ktoś zawsze może skręcać, jak, jak już powiedziałem, jak już powiedziałem, trzeba uważać, bo może ktoś wyjeżdżać. Miejscowi i ci, co są tu dłużej, są tu przyzwyczajeni do tego, i z tym nie ma problemów, ale tak jak mówię, dużo nacji tu najechało z ostatnich lat i za bardzo nie, nie, nie ogarniają tych, e, tych przepisów tutaj, i to jest tak naprawdę problem, bo już nie raz mi ktoś tam wyjechał, ktoś ten. O, dlatego, takie jakby w sensie po mieście, to też jest taka trillinga, ona jest dość przyczepna, ale takie po mieście, jakby rajdy, dużo bezpiecznie się czuje na przykład na MTB, bo i mogę skoczyć na krawężnik, i mogę zrobić jakiś manewr głupi, i, i zawsze się mogę gdzieś tam wybronić. Zresztą, moim zdaniem, jakby zresztą Durian, Durian Rider o tym mówi, że. że z, Hamulce tarczowe są niebezpieczne, no i faktycznie są w szosie, nie? bo niby są zajebiste, ale tak w ekstremalnych sytuacjach, jak ktoś nam wyjeżdża, zauważyłem, że potrafię tak mocno nacisnąć tą klamkę w pierwszym, pierwszym ułamku sekundy, że mi przednie koło blokuje gdzieś tam łopie ślizga. Nie? Ale no to faktycznie, w to nie ma tego, mam jakieś lepsze wyczucie. Tutaj, żeby nie jechać na obkoło, żeby tych dwóch przejść bardzo bezpiecznie, to tne kulturalnie. Tutaj jest też ciekawy motyw, bo tutaj tunel, są dwa poziomy, auta jadą na najniższym poziomie, my jedziemy na tak zwanym, e, czyli auta są na minus dwa, a my jedziemy na minus jeden, nie? Czyli my mamy swój tunel i auta pod nami mają drugi tunel. I jeszcze na górze są drogi i przejazd kolejowy, jeszcze jeden przejazd kolejowy, który przekraczamy. W ogóle totalnie bezkolizyjnie, co bardzo, bardzo poprawiło sprawność przedostawania się na drugą stronę miasta, bo tak naprawdę ciśniemy tunelem. Tu oczywiście kolor skóry nieistotny, zajechał mi drogę. W GoPro może wygląda tak, że to jest dalej, ale to jest szeroki kąt i szeroki kąt i tak po prostu wygląda, jakby to było gdzieś dalej, a tak wcale, a tak wcale nie było, no i auto wyjechały tutaj na górę, my też wyjechaliśmy na górę swoim tunelem, no i ciśniemy ciśniemy dalej, lecimy z tematem, tutaj akurat będzie czerwone światło, to już odpuściłem bo już widzę z daleka, że czerwone na które niestety trzeba było długo długo poczekać, więc ten fragment ten fragment sobie przewiniemy, żeby było szybciej no i jedziemy dalej, dalej tak po takiej trylince ona jest dość przyczepna, to nie jest tak, że taka polska kostka, że lecimy, tylko że ona jest taka faktycznie jest taka typowa do ścieżek rowerowych, taka chropowata trochę I, i, po prostu, i po prostu ona daje radę. Mamy tu pierwszeństwo przejazdu, bo tu jest jakby to fragment drogi osiedlowej, tak jest główna po lewej, ale to jest akurat fragment jakby do drogi osiedlowej mamy tu pierwszeństwo akurat gdzie jedziemy, no ale i tak trzeba uważać. Droga dwukierunkowa, także ciśniemy sobie po 30 na godzinę tutaj kulturalnie. I teraz będzie taki ciekawy rondo, na którym dwupasmowe rondo w ogóle czicie bazę i na którym my, jako rowerzyści, mamy pierwszeństwo. To jest coś, co zacząłem. przy jeździłem tu autem, to nie mogłem się do tego przyzwyczaić, ale tak jest. I tu możecie zobaczyć, że już tam rękę wyciągam długo, bo zawsze mnie wkurza jak ktoś skręceniu w tą stronę co ten. No i jedziemy, żeby skręcić w lewo to muszę cały rondo objechać, czyli mnie, muszą mnie puścić z trzech kierunków, żebym ja sobie mógł, bo ja tu już daleka wszyscy stają, to jak, jak widzę, że stają, że hamują, to zaczynam deptać, no i deptamy dalej. Dalej po kostce, także praktycznie cały, cały ten odcinek jedziemy po takiej kostce, po takiej trelińce. Naszą się, tu widzę, że zielone, deptam trochę mocniej i przejeżdżam po zielonym, więc trochę się napędziłem przez to, 42 na godzinę i zaraz praktycznie, 11 minut na zegarze i zaraz praktycznie się zbliżamy do rogatek miasta, także odległość w zależności, tu mi wyszło według GPSa 6 chyba 300 6300, więc możemy zobaczyć na lap time to jest 11, 11.30 i tutaj zaraz będą rogatki miasta, a ja, przy, ja, ja tym akcentem się z, wam, z Wami żegnam. Także to była taka ciekawostka na dzień dzisiejszy do przedstawienia Wam. Także dzięki widzowie i będę takich materiałów. Oczywiście pomysł na materiałów mam taką całą masę, że nawet nie wiem kiedy, nawet nie wiem kiedy to, to zrealizujemy. Ale <laughs> o, rogatki miasta, koniec miasta, ja się z tym Wami żegnam. 12 minut przejazdu, 6,2 km. Czas brutto, także to jest czas razem z tymi postojami na światłach i tak dalej, i tak dalej, nie? Na razie.